Jak wyliczyć premię podstawową z planu wynagrodzeń? Infinity bonus to premia wypłacana za obrót towarowy własny oraz sumę obrotów osób z wszystkich poziomów Twojej struktury. Adekwatnie do każdego poziomu obrotowego w punktach jest przyznawany odpowiedni poziom procentowy do wyliczenia premii. Podstawowa premia z planu wynagrodzeń może wynieść od 5 do 38%. Obrót osobisty to zakupy własne, za które punkty są kierowane na Twój indywidualny numer ID. Jeżeli zapraszasz osoby do swojej struktury zakupowej, to punkty za ich zakupy są kierowane na ich numery ID. Obrót struktury to suma punktów za zakupy Twoje własne oraz osób w Twojej strukturze. Przy wariancie, kiedy nie budujesz struktury zakupowej, tylko kupujesz na własne potrzeby, Twój procent jest zależny tylko od Twojego osobistego obrotu. W tym wariancie maksymalny poziom procentowy, jaki możesz wypracować, to 23% przy obrocie na poziomie 3000 punktów. Jak wyliczyć premię? Załóżmy, że Twój obrót osobisty to 150 punktów, a więc za Twój poziom obrotowy należy Ci się 5%. Mnożysz swój obrót razy 5%. To z kolei mnożysz przez stały przelicznik, który umożliwi Ci wyliczenie Twojej premii w złotówkach. Stały przelicznik dla Polski to 2,75. I tak uzyskujesz kwotę swojej premii. Dla osób, które mieszkają w krajach, w których obowiązuje waluta euro, stały przelicznik wynosi 0,55. Tak wygląda tabela premii za Twój obrót osobisty. W zależności, jaki poziom obrotowy uzyskasz w miesiącu rozliczeniowym, taka będzie Twoja premia. Premię możesz odebrać pomniejszając o nią zakupy w przyszłym miesiącu lub założyć kartę, na którą firma będzie przelewać premię. Oto analogiczna tabela dla osób kupujących w walucie euro. Kiedy decydujesz się na wariant budowania struktury, rozpiętość procentowa za obroty jest znacznie większa. O ile Twój obrót osobisty nadal może wynosić maksymalnie 3000 punktów, to obrót Twojej struktury jest niczym nieograniczony. Możesz budować tak zwaną szerokość cały czas bezpośrednio rejestrując chętne osoby. Możesz również powiększać głębokość struktury, odpowiednio informując i pomagając osobom w Twoim zespole zrobić to samo i otrzymywać od firmy maksimum korzyści. Załóżmy, że zaprosiłaś do swojej zakupowej struktury bezpośrednio 3 osoby. Każda z nich może dokonywać zakupów dla siebie ze zniżką 35% lub oprócz tego budować własną strukturę zakupową. Pamiętaj, obrót zawsze liczony jest w obrębie jednego miesiąca. Za kolejny miesiąc punkty liczą się od zera. Dla przykładu, pierwsza osoba w miesiącu zrobiła zakupy łącznie na 150 punktów i otrzymuje za to od firmy 5%. Druga osoba sama lub wraz z osobami w swojej strukturze zakupowej dokonała obrotu na poziomie 1000 punktów i za ten obrót firma przydziela jej 15%. Trzecia osoba sama lub z grupą osób w swoim zespole osiągnęła sumaryczny obrót 1800 punktów, co wynosi ją na poziom 19%. Tak to wygląda. Załóżmy, że Twój obrót zakupowy osobisty w bieżącym miesiącu to 150 punktów. Twój obrót struktury to suma obrotu własnego oraz obrotu wszystkich osób w Twojej strukturze zakupowej. W tym przykładzie to obrót
3100 punktów. A zatem poziom procentowy całej Twojej struktury to 23%. Zobacz, jak w tej sytuacji zmienia się Twoja premia. Od Twoich wypracowanych 150 punktów otrzymujesz już nie 5, a 23%, bo na taki poziom wznieśliście się wspólnie z zespołem. W tym przypadku jest to już prawie 95 zł. Dla porównania spójrz, jak wygląda premia za te same 150 punktów, jeśli działasz samodzielnie. Widzisz, jaka różnica? Analogicznie wygląda sytuacja dla tych, którzy rozliczają się w walucie euro. No ale to jeszcze nie wszystko. Zabudowanie aktywnej struktury zakupowej firma wypłaca Ci tak zwaną międzyprowizję. Jest to nagroda za obrót zakupowy osób zaproszonych przez Ciebie do firmy. Międzyprowizja to różnica z poziomów obrotowych osób w Twojej strukturze. Tak wygląda to na naszym przykładzie. Międzyprowizja od obrotu numer 1 to 18% ze 150 punktów. Wynika to z różnicy poziomów w planie marketingowym, czyli 23% minus 5% to daje 18% różnicy. W przypadku obrotu wygenerowanego przez zespół numer 2 międzyprowizja to 8%. Zespołu numer 3 4%. W nagrodę za zaproszenie osób do modelu korzystnych zakupów Twoja premia zostaje jeszcze powiększona o międzyprowizję od obrotu Twojej struktury zakupowej. Sumując, wraz z zespołem został przez Ciebie osiągnięty poziom 23% i tyle otrzymujesz za swój obrót. Dodatkowo otrzymujesz jeszcze premię z różnicy obrotów. No tak to wygląda w kwotach. 1, 2, 3. W sumie międzyprowizja wynosi w tym przypadku 492 zł i 25 groszy. A sumaryczna premia za cały obrót Twój i różnicę procentową to 587 zł i 13 groszy. A oto analogiczne wyliczenie dla osób, które rozliczają się w walucie euro. To od nas zależy, który wariant wybieramy dla siebie. Firma niczego nam nie narzuca. Każdy ma prawo wybrać dowolną opcję dla siebie i zarabiać adekwatnie do swojego zaangażowania i efektów wykonanej pracy. Pierwsza opcja daje nam większą swobodę na początku. Czasami większy zarobek widziany tu i teraz, jednak nie gwarantuje trwałego dochodu. Druga opcja w perspektywie czasu może zagwarantować stabilny, progresywny dochód, a także swobodę pracy z dowolnego miejsca oraz nieograniczone gospodarowanie swoim czasem. A ty którą wybierasz?